Kolejny odcinek Urokiego Takiego Baby i ja was witam ponownie w grze Czuczu Charles. Kontynuujemy sobie rozgrywkę, ostatnio zrobiliśmy sobie kilka zadań pobocznych, ale w końcu czas, żebyśmy dalej ruszyli z fabułą i uzbierali sobie drugie jajko. Ale zanim zaczniemy, drogi widzu, zapraszam ciebie na mój drugi kanał Roki Dogi Plus, gdzie wrzucam m.in. Robloxa i inne luźne gierki. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału wraz z dzwoneczkiem, koniecznie zrób to teraz, a na pewno nie przegapisz kolejnych materiałów, głównie horrorkowych. No i koniecznie łapka w górę, jeżeli spodobał ci się ten filmik, a w sekcji komentarzy zostawcie, myślę, komentarz o treści hashtag Tory? Myślę, że chyba będzie pasowało. I ja wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. I dobra, ludziska, już jesteśmy w grze i słyszę strzelanie. Co jest? Przecież zakończyliśmy tutaj gierkę i ten jeden okulty... On się obudził. On się obudził jednak! A ja myślałem, że nie wiem, on strzela... Do kogo ty strzelałeś, chłopie? Do niego? Ja nie pamiętam, jak ty się nazywałeś. What the fuck? I on wraca sobie już na bazę. Okej, dobra. No dobra, to nie pozostało nam nic innego, jak po prostu już tutaj w prawo ruszać. A sobie któregoś innego razu, albo jeszcze w tym odcinku wrócimy sobie do tego miejsca, żeby zrobić jedną misję i dokończyć tamtą u tego pana na molo, tak, u tego Santiago. Tak, więc lecimy sobie już po drugie jajko. Ja już tam się Charlesa nie boję zupełnie w tej grze, powiem wam szczerze, bo no niczym mnie to nie zaskoczy. Jakby ja mogę sobie tu wymieniać te bronie, jak tam status, to mam poziom 9, 8, jest bardzo dobrze. Więc będziemy sobie ruszać dalej. Zaraz będzie tutaj to rozwidlenie dróg, rozwidlenie torów właściwie. Farbki na razie mam 4. Ja wiem, że pewnie jakoś na bank pominąłem, ale mówi się trudno. I dobra, i będziemy sobie stopować już powoli. No, jeszcze kawałeczek. Okej. I sobie weźmy już tutaj w prawo. No i lećmy dalej. No i co? No Charles, nawet jeżeli coś nam zrobi, no to mówi się trudno, to będziemy jechać dalej. On będzie się tak czy siak pojawiał co jakiś czas. Kawkę na ten odcinek mam przygotowaną. O, znowu muszę tutaj przerywać. O Jezu. O Jezu, już pojechało mi w lewo. Dobra, bierzemy sobie do tyłu. I cyk. Hamujemy. Masakra, to trzeba tak co chwilę wychodzić i tutaj to przesuwać. Ale już za niedługo będziemy na miejscu. Powiem wam szczerze, nawet jakoś tak wolno, to my nie jedziemy. No ile to? Z minutka jazdy tam. A tu jeszcze jest jedna misja. A, misja nieobowiązkowa. A tutaj? Nieznana postać, a tu... A czym to się różniło? Już zapomniałem, tak szczerze. O, ale widoczki. O. Ale tutaj nie ma gór, tutaj taki w miarę płaski teren. Powiem wam, to gdzie oni tam mają tą kopalnię? Gdzieś pod ziemią najwyraźniej. No i siema, dotarliśmy już. Jesteśmy. Wiecie co? Na początek może zróbmy sobie tą misję nieobowiązkowo. To po prostu lepiej sobie ulepszymy postać za chwilkę. Znaczy postać. Ciuchcie naszą. Aha, tutaj jest zamknięte, dobra. Gdzieś tutaj złom będzie na pewno dookoła. Tam droga prowadzi do kolejnej misji. Coś tu jeszcze jest? A, jest jeden złom, dobra, a to chyba tutaj muszę na górę pójść, o, kolejny złom, jak mnie ładnie zaprowadza. Ludzie, zostawiacie tak na schodach te złomy? Dzień dobry panu, Greg. No, znaczy ja już wiem, jak ty masz na imię. Name's Greg. Okay. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping three... No tak, w trzech jaskiniach, tak, tak, tak. Why he wants to protect. Aha, czyli rzekomo w tych jajach są pociągi kolejne, to trochę jak jakieś pokemony. Dobra. Dobra, czyli dostałem od ciebie klucz, żeby tam móc w ogóle wejść, o Jezu. Serio? Ja spadłem ze schodów i tyle obrażeń dostałem? Wow. Aha. To ty dałeś mi klucz, żebym tam poszedł? Tajemnica północnej kopalni. Co? Ale przecież tu... What the fuck? Dobra. Okej, to czyli chyba jednak muszę robić te wszystkie misje tak po drodze. No ale przynajmniej będzie wyczyszczony. O, latarnia morska. Dobra, ciekawe co tam będzie. Jak ja bym się wdrapał tam na sam szczyt i by mi się Charles pojawił, to ciekawe, czy on by się wspiął? Kigo wie, być może. Tu jakiś generator jest w tym miejscu.
No dobra, na razie może porozmawiajmy najpierw z tą panią, tylko jeszcze zbierzmy oczywiście tego metalu tutaj, znaczy złomu tutaj dookoła. I chyba, a jeszcze tutaj jest, ile już mam tego? 10, już prawie na upgrade mi nie stać. A jak tutaj do ciebie wejść, proszę pani? Muszę tu coś naklikać? Co to za system jakiś dziwny? No dobra. No dobra, ty siedzisz tu. Nie gadajcie, że ja jakoś muszę... A, to drzwi... No tak, przecież do lokacji się wchodzi przez drzwi. Zapomniałem. Dobra, dzień dobry. Ty ranna jesteś. Tak, mogę wam pomóc. The breakers on the site. I was recently attacked by the breakers are in the nearby supply shed. If you go get them once you finish. Okej, w składziku gdzieś niedaleko jest. Aha, to tutaj obok. W składziku jest nowy bezpiecznik, żeby o to coś naprawić. Ale ja dobrze idę? Jeszcze tak się upewnię? Nie, to tutaj bardziej w lewo. A, to takie małe coś. Taka mała miejscówka. I oczywiście złom po drodze. Spoko, o jeszcze tutaj. Aż tam bym poszedł zbierać, ale trudno. Weźmy sobie stąd. I raz, dwa, trzy, cztery. Ciekawe, ile ja mogę tego przenosić. Chyba nieskończoność. No dobra, podejdę jeszcze tutaj, bo mnie tak kusi, kurczę. Ja już tutaj na pewno nie wrócę tak czy siak. A zebrać zawsze mogę, póki jestem. Zawsze będę miał tego więcej. Tylko właśnie, no jak ja już wyleweluję sobie ten ciapciąg do samego końca, to co dalej? To po co mi będzie ten złom? No jedynie jakbym miał umierać, co nie? Żeby odradzać się. Okej. Czyli musiało to być w konkretnej kolejności. Dobra, czaję. Dzień dobry. Zrobiliśmy. Tak, zdecydowanie. Super, bardzo prościutka misja, tutaj nie wejdę niestety. Ile mamy tego złomu? 47, 30 ponad dostałem od tej babki. Ja cię kręcę, dobra, to wracamy do ciapciągu. Najlepsze jest to, że mam taki dobry kolor, taki zielonkawy, teraz mi akurat zasłania ta górka, ale tak z daleka widać ten mój pociąg. No, dla Charlesa to nie jest najlepsze, dla mnie tak, bo lepiej się orientuję, gdzie jestem. No to co, możemy dwie rzeczy sobie ulepszyć, czyli siłę rażenia, i prędkość tym razem. Słuchajcie, to już zaraz jest koniec. Ale jaja, to już ostatni level do siły rażenia jest. No ładnie, dobra. Gdzie wiatry mnie poniosą teraz? Czy tu... No właśnie, tu jajko przecież, zaraz. Dzień dobry panu. Znaczy jajko, chyba nie jajko, nie wiem. A, znowu jakieś te skrzynki, jakieś te pierdoły. Ja myślałem, że tu będzie jajko. O, dobra, kawałek musimy przejść. Włamanie do bunkra. Czyli oj, tam będą koledzy nasi. Będziemy musieli uważać. No i mam nadzieję, że Charles mi się tutaj gdzieś nie pojawi, bo Charles to lubi się pojawiać w takich najmniej odpowiednich momentach, zauważyłem. No i jesteśmy, jest ten bunkier. Ciekawe, jak duża to jest lokacja, jak tutaj będziemy musieli łazić. Ale tam widzę, nikogo nie ma, jest złom jeszcze. Aj, zapominam o tym, kurde, że nie powinienem tak skakać. To dzień dobry. Czyżbym potrzebował czegoś? No to na bank to musi być tutaj, w tym miejscu. Co to może być? Dobra, dynamit, okej. TNT, to sobie tutaj rozwalimy to wejście na bank. No, podłożone, super. Dobra, odejdźmy kawałek. Za tą skałkę może. Kurde, no... Miałem nadzieję, że się nie zranię. No ale dobra, jesteśmy. I co? I duża to jest lokacja? Ja to uruchomiłem. A, dobra, i tak miałem. Kurde. To ja zaraz zginę za niedługo, jak tak będzie. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to. Czy coś jeszcze? No, jeszcze liścik. Wersja pierwsza porażka, druga porażka, trzecia 13-sekundowy lot i czwarta sukces. Super. No dobra. Tutaj coś jest, nie, to są zwykłe wieszaki. Dobra, to my sobie wróćmy i będziemy mieć już trzecią broń. No to na pewno będzie nam łatwiej walczyć z Charlesem, zdecydowanie. A my będziemy mogli już pójść sobie dalej, już bardziej na zachód. No dobra, dzień dobry, tylko jeszcze tutaj ten złom wezmę. Dzień dobry, udało mi się.
Okej, dobra, a ty jeszcze podejdę sobie na górę, zobaczę, czy tutaj coś masz. No masz złom, oczywiście, jakiś mały liścik. Ciągle głowie się, czy Warren ściągnął nasze rodziny do tej dziury, żebyśmy nie chcieli jej opuszczać, czy po prostu nie chciał, by wieści o jego praktykach biznesowych docierały na kontynent. Tak czy siak, ten człowiek powinien zawisnąć. Paul poprosił mnie o zaprojektowanie nowej broni dla łowcy potworów, czyli dla mnie, którego ma przysłać Eugene. No a ja, jak to wytrawny ekspert od ładunków, stworzyłem najpotężniejszą wyrzutnię rakiet, jaką się dało. Nie masz szans, Warren. No, powiem wam, czy ta wyrzutnia rakiet będzie sensowna? Mam nadzieję. Siła rażenia jest mocna. O kurde, to będziemy sobie to wymieniać. 14 sztuk złomu, na razie nic, będzie bardziej pod HP, a my lecimy sobie... Kurde, aż bym tutaj sobie podjechał, czyli musiałbym się cofać. No tak, bo tutaj wszystko jest wyczyszczone przeze mnie, ładnie, i coraz mniej już tego wszystkiego jest. Tak powiem wam. Już bardzo malutko, ej! To ja bym się cofnął i tutaj pojechał w lewo i zrobimy od razu te dwie misje. Ale podejrzewam, że i tak łatwo nie będzie i że Charles tutaj przyjdzie w końcu. Bo na razie go przez te ile? Już 10-15 minut go nie było. Wezmę sobie ten złom. Ale żadnych żółtych skrzynek nie widziałem nigdzie po drodze z dodatkowym złomem. No, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie tutaj. Najgorsze jest to, że jadąc do tyłu, on by mi się pojawił z przodu czy z tyłu? Ja tylko z tyłu mogę się bronić. O, jest ta skrzynka. Dzień dobry, dzień dobry. O, ile tego było? Ej, dużo. Ej, te żółte skrzynki to są naprawdę koksuwa. A tutaj coś jest? Nie. Ale taka dziwna dróżka. O kurde, to zaraz będzie mnie stać na kolejny upgrade. Ale ja na razie kupować nie będę, bo wolę sobie zostawić... Nie, inaczej, nie chcę się wyzerować, o. Bo jak cię wyzeruję jakimś upgrade'em i nie będę miał na naprawę pociągu, no to trochę będzie słabo. Podejrzewam, że kurde, on mi się gdzieś tutaj zaraz pojawi. Ten chłop. I będziemy mieć trochę przewalone. Bo ja będę musiał jechać do przodu. Tak, będę musiał jechać do przodu i powiedzmy gdzieś tu się zakończy potyczka. Widzicie mój kursor, tak. I wtedy będę mógł się cofać tylko tędy. No ale nieważne. Jesteśmy już na miejscu, kolejna misja. Super. Ja już po prostu sobie idę dalej. nie chcę marnować czasu, póki jeszcze pana Charlesa nie ma. Dobra, złom, zbierajmy sobie. Złom jest bardzo pyszny. No i dzień dobry, pani Sasza. Tak, to ja. Z duchami? I always collect and burn them, but as I was looking for them, I only found half of them yesterday because of the commotion. Could... O matko! Poważnie to będzie zabawa w tego? W Slendera? O, mi się nie podoba ta lokacja, jeszcze jak tam Charles miałby się pojawić. To jest jakaś zabawa w Slendera, autentycznie. Dzień dobry! To mamy pierwszy rysunek. Ej, ja... Ja mam nadzieję, że tutaj serio duchów nie ma. God damn it, ja nie chcę dostać jakiegoś jumpscare'a. Kto to? Czy ty jesteś? What the fuck? Aha. Okej. Co to było? Ty, ja nie potrafię powiedzieć, co to jest za potwór jakiś. Ja mam się na niego gapić, czy nie? Chyba nie, w takim razie. Nie gapię się na ciebie, chłopie. Ja właśnie nie wiem, czy... Kurczę, ja mam go tak unikać? Czy cholera wie co? Ej, duży jest ten las. Ciężko będzie mi znaleźć. Fucking shit! Co jest? Gdzie ja jestem? O Jezu, a od tej strony po prostu. Już myślałem, że naprawdę gdzieś daleko mnie wzięło, a tu po prostu jestem od drugiej strony. Ej, ale to jest creepy. Creepy as fuck. Oby tylko właśnie Charles mi się nie pojawił. O, złom. Ha! Złom to akurat przyjmę zawsze. No dobra, a przyjmijmy, że ja stanę. Okej. Okay. Oho! Charles? Nie, słyszałem ciebie gdzieś. Charles, no kuźwa, akurat tutaj! Teraz muszę z tobą się bić. To ja mam nadzieję, że mi się tu nie odpalisz, chłopie, proszę cię.
A tu jest wejście, to pierwszą kartkę znalazłem. Ej, no ciężko jest tu znaleźć, to jest za duża, znaczy za duża, to jest dosyć duża lokacja. Ja się łatwo tutaj gubię. To pochodzę sobie ogółem tak po obrzeżach bardziej najpierw, żeby sobie wyeliminować tutaj możliwości różne. Jest czwarta kartka. Głupie potwory, gdzieś jeszcze pewnie po środku będzie. Czyli widzę, że pattern jest taki, że po prostu tak na tych filarach są te kartki. Oby tylko mi się Charles nie pojawił, bo jak Charles mi się pojawi, to progres mi się zresetuje. Dobra, kółeczko zrobione. Dobra, szósta kartka. O, tu przy okazji, ha, skrzynka, to zbiorę sobie, bo jakby Charles miał mnie zaatakować, to sami wiecie co. Dobra, wracamy się. What the fuck, co to się dzieje, w co ja gram? No nareszcie siódma kartka, ja cię kręcę, ja już tu 15 minut chodzę po tej całej lokacji. Nie wiem, powiedzmy, że jeszcze, super, już mnie coś wzięło. Powiedzmy, że jeszcze od tej strony może poszukam. Jest, ósma kartka! Mamy to! Ja wale, ile ja musiałem chodzić! Jezu Chryste, dobra, wracamy do tego miejsca. Dobra. Ryle. Ja chcę tylko oddać rysunki, jeżeli przez to będę musiał to od zera robić, to ja nie wiem. Już 50 metrów, już, żeby nawet tylko do środka budynku dotrzeć. Może nawet nie tyle do środka, co po prostu do ciebie. Jest! Jest, mamy to. Dzięki. Upgrade'ujemy sobie od razu. Nie ma co, trzeba bić się z Charlesem, jeżeli trzeba będzie. Znaczy... No. Dawaj! Escape. O, ale mu przykoksiłem. Ale ładnie, dobrze. Dobrze. Idzie dobrze. Jadę do przodu, byle gdzie. Ale mówi się trudno i już się poddał. Chłop się poddał, dobra. Kurde, bo ja pojechałem pewnie gdzieś za daleko. O Jezu, gdzie ja jestem? No tak, ja muszę tu wrócić. Okej, tylko że najpierw ja sobie jeszcze zupgrade'uję co nieco, ale dobra, już może się będę też cofał. Mam nadzieję, że weźmie mnie tutaj? Ta, weźmie chyba. Co może... O, ale dużo! O Jezu, ja biorę już chyba wszystko. No nie, może jeszcze nie takie wszystko. Siła rażenia, o tutaj, o matko, ale dobrze. Ale dobrze jest. Dzień dobry. Mam nadzieję, że już tutaj jakichś głupich straszaków nie będzie. Chyba nie. Coś śmiałem tu zebrać. Czy... A, jest książka, o! Dobra, czyli mogę wrócić do tego Santiago. Czy jak mu tam, żeby zakończyć tą misję. W sumie, kurde, przejedziemy sobie tędy. I tutaj do niego, dobra, możemy. Może jakieś fajne skrzynki po drodze jeszcze będą. No dobra, siema typie, już dojechałem, troszeczkę mi to potrwało. Proszę cię bardzo. Nic nie czytałem, nie otwierałem. I ile dostaniemy za takie ganianie? No 41 mamy, czyli dostaliśmy tam 40 chyba w sumie, ty, to chyba trochę więcej niż zwykle, bo zawsze dostawaliśmy 30, a teraz 40? Ja miałem jedną sztukę złomu, jak przychodziłem tutaj, ale spoko, to mi się podoba. Myślałem, że tu jest złom. No to co, prędkość sobie zwiększmy i już zostaje nam tylko uzbierać 15 sztuk złomu, żeby pancerz ulepszyć na maksa. To już w tym odcinku sobie ulepszymy wszystko. Ale też już jakby nie patrzeć, zrobiliśmy zdecydowaną większość gierki, kurde. Bo co nam tutaj zostało? Teraz jedziemy sobie... Kurde, gdzie my właściwie jedziemy? Ja bym sobie może... Aha. No tak nie mogę. Jak pojadę tędy, znaczy mogę, tylko musiałbym dreptać dużo pieszo. Ty, to wiecie co? To pojedźmy sobie tutaj już, tajemnica północnej kopalni, tak. I tutaj będziemy mieć kolejne rzeczy. Tak będzie najlepiej. Ja tu wiem, że to jest misja nieobowiązkowa, ale ja bym też ją bardzo chciał zrobić, ale już myślę, że sobie w kolejnym odcinku zrobimy. A tutaj to pojedźmy sobie do tej północnej kopalni. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj gonić nie będzie. Szynka, co mamy w środku? Nam. Ale ładnie. Oho! Znowu? No dobra. Jak chcesz znowu... What the fuck? Jak chcesz ze mną znowu walczyć, to okej. Oj, ale nie trafiłem. O, teraz trafiłem, dobra.
Ale mam dużo złomu, żeby się wyleczyć, więc spokojna głowa. A mam już prędkość maksymalną też. To ciula mi zrobisz, chłopie. Ha! Ale ez! Ale łatwiutko! Nie przejechałem, nie. Ale łatwiutko z chłopem. Ha! Kilka dobrych strzałów. Ej, dobra ta rakietnica jest. I po sprawie, kurde. No to co, sobie wyleczmy i tyle. Wow. To już czar z widzę nie sprawia nam żadnych trudności dzisiaj. No, a wyleczyłem się i to już kolejna skrzynka ze złomem. Nom, 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 nom. No to jesteśmy, dotarliśmy. Do miejscówki, do tej kopalni całej. I co, i tędy, tak. No i tutaj większą trudnością teraz to będzie zabawa z tymi okultystami. Tak powiem wam szczerze. Którzy tutaj sobie chodzą, dreptają. I będę musiał tutaj jakoś uważać. Tam jest jajuszko, dobra. Mhm. To sneaky akcje robimy. Bardzo sneaky, także ja sprintuję jak idiota. Ominąłem typa jednego, co tam był. Dobra. Witamy, witamy w jaskini. Ładnie tu jest. Aha. Zgaduję, że to tu. Dalej tam chyba nic nie będzie. Szkoda, że nie mogę niczym bić. Hej! Okej. Okay. Aha! Proszę pana! Proszę tak nie stać w... Au! To mnie boli. Jaka zabawa w kłonego, co ja muszę tu zrobić? Oła! Oj, po mnie. Oj, po mnie. To wiecie co, ja spróbuję jeszcze? Chłopa zaprowadzić gdzieś, na zewnątrz. Okej, to tych dwóch zabierzemy ze sobą. Zrobiłem to! Ja nie wierzę, że to zadziałało. Czy naprawdę w taki sposób mogłem to zrobić? Ej, nie wiedziałem. To jest takie, że wpadło mi to do głowy po prostu tak randomowo. Ej, to teraz będę mógł sobie tam chodzić, zbierać tego wszystkiego, tego złomu. O matko, dobra, zbieramy, idziemy tam. Wrogów się pozbyłem, teraz wiecie co, ja nie będę ryzykował tam chodzić, bo jak ja dednę, to mi wszystko tutaj się zresetuje, czyli oni z powrotem się zrespią. Więc zbierzmy sobie tutaj jajko. No i mamy! A to jest farbka! Niebieska do tego! Why? Ja nie chciałem farbki! To jest farbka dla Maxa, kurde! A tutaj! A, tylko że... A to się zamknęło! Ojoj, a tam kogoś słyszę, kolejny wróg jakiś. Uciekam. Mam nadzieję, że dobrze robię. Ale tak, a nie, to tam chłop... Chłop nic nie mógł zrobić. A, dobra. To już po niebezpieczeństwie, mamy z bani to wszystko, idziemy sobie. Tam na pewno coś mogło jeszcze być, skoro tam był strażnik. Podejrzewam, że jakaś kolejna fajna farbka, chociaż nie wiem, czy mi się aż tak jakoś chce kolekcjonować te farby. I powiem wam, o, jeszcze złom tu na środku. I powiem wam, że ja już się bałem, że będzie jeszcze jakieś bardziej pokręcone wyjście stamtąd, co nie? A tutaj na luzie wylazłem sobie, tylko się przestraszyłem tego chłopa. No dobra, to my już jesteśmy z powrotem, mamy już drugie jajko, tak jak obiecałem, że dzisiaj to załatwimy. I mogę sobie ulepszyć? No mogę, mam już pełen, o Jezu, już złomu nie potrzebuję zbierać. Super, jak tam wygląda inwentory? Wytrychy, tak, jajka, mamy to, jeszcze zostało jedno jajko, tak więc słuchajcie ludziska, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja myślę, że już w kolejnym rozprawimy się z Charlesem, bo w końcu trzeba, nie że jeden odcinek na tydzień. Więc ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej, hej!